Dzień dobry, kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne lwy. Po dłuższej przerwie, kochani, wracamy do czytań ogólnych. A miałam takie swoje małe perypetie życiowe i musiałam na chwilę zawiesić czytania, ale mam nadzieję, że teraz będziemy się widywać codziennie. No dobrze, kochani, spóźnione, ale jeszcze na październik czytanie ogólne, więc może coś tam jeszcze dla siebie znajdziecie po rozkładzie. Jedna karta z afirmacją z serii Potęga myśli, odnajdź siłę w sobie. No to zaczynamy rozkładzik. Talia była potasowana. Już karty przekładam i zobaczymy, co tam jeszcze w październiku dla lwa ciekawego się wydarzy. Energia, z jaką weszliście w miesiąc październik, to 3 kielichy. Co lub kto pomaga bądź przeszkadza? Król mieczy. Wasze działania w miesiącu październiku. Cesarzowa. Co lub kto odchodzi do przeszłości? Szóstka mieczy. O kim, o czym lew myśli? Co planuje na październik? Królowa denarów. Połowa miesiąca. Sąd ostateczny. Wasze czynniki wewnętrzne, czyli wasze nastawienie na tą sytuację. 10 monet. Czynniki zewnętrzne, przyjaciele, znajomi, rodzina, współpracownicy i ich wpływ na was. Umiarkowanie. Obawy bądź nadzieje. Dziewiątka kielichów. I moi drodzy, koniec miesiąca. Król buław. Bardzo fajnie, bo to jest wasza energia. No albo jakiś mężczyzna zjawi się pod koniec miesiąca, baran, lew bądź strzelec. Albo to jest wasza energia. Odzyskanie pewności siebie, siły, energii, witalności do tego, żeby działać. W tle mamy rycerza denarów. Też mężczyzna, który może zmierzać w waszą stronę, ale bardzo pomału, nie naciskając, nie uprzykrzając się. Może być to wyjazd służbowy, nowa praca. Ogólnie dużo mozolnej pracy, ale wy pomalutku idziecie do przodu. Nie chcę mi wysumować, trudno. No dobrze, moi drodzy, to co? Co by tu dopowiedzieć? Myślę, że nic. Chociaż może tą kartę uzdrowienia, bo karta sądu ostatecznego jest to karta uzdrowienia jakiejś sfery, jakiejś sytuacji życiowej. Może dosłownie chodzi o uzdrowienie, o pokonanie jakiejś dolegliwości, choroby, zaleczenie, rehabilitacja, no, powrót do kondycji, wyjście z nałogów, z uzależnień, ale też uzdrowienie jakiejś sytuacji emocjonalnej. Może komuś wybaczycie, może wybaczycie sobie, może z kimś się pogodzicie.
Może wrócicie do byłego partnera bądź partnerki. A może wreszcie zamkniecie ostatecznie drzwi do przeszłości, żeby tam już nie wracać, bo tam naprawdę już nie macie czego szukać. Więc tutaj jakiś przełom, jakieś uzdrowienie w życiu lwa. Od połowy października dostaniecie dosłownie skrzydeł, jak ten piękny anioł. Takiego olśnienia, obudzenia, ocucenia, że tak powiem, jakbyście wyszli z jakiegoś letargu. Ta trąba anielska pobudzi Was do działania i myślę, że na niektóre sprawy, które działy się ostatnio w Waszym życiu, spojrzycie zupełnie inaczej, z takim zrozumieniem, akceptacją, odpuszczeniem, bez zbędnych emocji, nerwów. No tutaj widać, że nadchodzi taki spokój, nadchodzi ta równowaga, nadchodzi szansa na to, żeby na polu tych doświadczeń zacząć wszystko od nowa. Tak trochę od tej strony zaczęłam, ale czasami no taka myśl przyjdzie, takie natchnienie, więc tutaj chciałam się tą refleksją z Wami podzielić. Ogólnie, kochani, weszliście w październik kartą trzech kielichów. Czyli jakby lew w szampańskim nastroju, uradowany. No, były tutaj jakieś powody do świętowania. Czy to sukces zawodowy? No, przy królu mieczy może wygrana sprawa sądowa. Może wreszcie macie rozwód, zwłaszcza jeżeli orzeczenie mówił jakiś mężczyzna w todze. Ale to może być też zdany egzamin, znalezienie wymarzonej pracy, poznanie kogoś nowego, to też może być rozwodnik, zdystansowany mężczyzna, troszeczkę oziębły, ale mądry, inteligentny, ubrany w zbroję, ale pozwoli sobie tą zbroję pomału, że tak powiem, z siebie zdejmować. To są też mądre decyzje, dobre rady, załatwione pozytywnie sprawy urzędowe, zwłaszcza jeżeli chodzi o szkołę, sądy, urzędy, praca, jakieś pisma, akty notarialne i tak dalej, już każdy z Was będzie wiedział, o co chodzi, tak. Ale no, według tych kart wydaje mi się, że tutaj właśnie jakaś ważna sprawa. A może wreszcie dostaliście się na jakiś wymarzony kierunek studiów, rozpoczynacie naukę, bo zwolniło się miejsce na przykład, tak? Chcieliście zmienić kierunek i tutaj zadzwonili z dziekanatu, że tak, jest taka możliwość. No i oczywiście lew jest przeszczęśliwy i wykorzystuje tą możliwość. Więc król mieczy podejmuje właściwe, mądre decyzje, ocenia, bądź jest poddany ocenie tutaj lew tego króla mieczy, to może być waga, wodnik bądź bliźniak, albo ktoś zadecydował za Was w słusznej dla Was sprawie, tak, że Wy macie powód do radości, Wy jesteście przeszczęśliwi. Przepraszam bardzo. Związki za chwilę. Związki za chwilę. Wasze działania. Zadbać o siebie teraz. Sprawić, żeby było Wam dobrze. Może znaleźć pracę, może otworzyć własną firmę, może się przekwalifikować. Być dobrą mamą, dobrą żoną, partnerką, zadbać o otoczenie, ale zadbać też o swoje potrzeby. Nie tylko w tej cesarzowej, że ja ciągle dla kogoś jestem i mogą sobie wszyscy czerpać ze mnie energię garściami. Nie, wreszcie zrobię coś dla siebie. Może nowa fryzura, może nowy ciuszek, a może wyjazd na jakiś wypoczynek, czas spędzony z dziećmi, z rodziną, wyjście do kina. No nie będę tutaj wymieniać, bo każdy z Was zna sposób, w jaki może się zrelaksować, może troszeczkę zrobić coś miłego dla siebie, ale taka właśnie jest cesarzowa. Tutaj też niektóre lwy zajdą w ciążę, więc te panie, które starały się od dłuższego czasu, zwłaszcza przy pomocy tutaj medycyny, jak najbardziej Wam się uda, więc jeżeli planowałyście dzidziusia, staracie się, pod koniec miesiąca możecie zajść w ciążę. Jeżeli dopiero dojrzałyście do takiej myśli, że jednak macie pieniądze, macie już ustabilizowaną sytuację zawodową, mieszkaniową, finansową, odpowiedniego partnera bądź partnerkę i chcecie powiększyć rodzinę, to jak najbardziej jest to dobry moment. Cesarzowa, pewna siebie osoba, która wie, czego chce, która
umiejętnie zarządza swoim życiem, zna swoje potrzeby i zrobi wszystko, żeby po prostu czuć się w swoim życiu dobrze i komfortowo, tak? Jest to osoba pewna siebie i na pewno umie zadbać o potrzeby innych, ale przede wszystkim o swoje potrzeby. Bardzo kobieca energia, bardzo taka mocna energia kogoś, kto mocno stąpa po ziemi i dąży do określonego celu, tak? Więc jeżeli chodzi tutaj o pracę, o pieniądze, macie szansę awansować, macie szansę pomnożyć swój kapitał, jeżeli macie własną firmę. Na pewno znajdziecie sposób na to, żeby nie pogorszyć swojego statutu majątkowego, a na pewno go polepszyć. Co odchodzi do przeszłości? Tu mamy jakąś szóstkę mieczy, czyli jakieś decyzje, z którymi ruszyliście do przodu. Zostawiacie przeszłość za sobą, dlatego powiedziałam, że niektóre lwy być może są po rozwodzie. Inne zrezygnowały z jakiegoś wyjazdu, inne znowuż zakończyły jakieś relacje, konwersacje przez internet. Może jesteście po przeprowadzce, a może po prostu podjęliście decyzję, że czas na zmiany, że ruszam z miejsca i idę szukać dla siebie wygodniejszego gniazdka, tak? Może wróciliście z zagranicy i szukacie pracy, może się przebranżawiacie, może zmieniacie pracę, a może chcieliście zawalczyć o awans, a może wybieracie się na studia. No tych może być tutaj, tak jak może jest szerokie, to tutaj nieskończone możliwości. Każdy z Was ma inne życie, inną jego historię, więc tutaj... Ale jakieś decyzje zapadły. Miecze to myśli, miecze to plany, miecze to nawet zapisane afirmacje, tak? Jak mapę marzeń sobie robimy, tak? Jakieś nasze intencje. Więc coś w przeszłości, jakieś ziarno zasialiście i teraz to ziarno kiełkuje i Wy widzicie, że Wy wypływacie na te właściwe wody. Że te marzenia pomalutku zaczynają się spełniać. Zobaczcie, tam w oddali wschodzi słońce, ono się przebija przez te chmury. W ogóle na tej skale oświetla Wam jakby drogę, tak? Czyli to jest dobry kierunek. Nie warto się odwracać za siebie, nie warto patrzeć wstecz w przeszłość, tylko iść do przodu za marzeniami. I myślę, że tutaj jakieś doświadczenie sprawiło, że teraz jesteście bardziej jeszcze silniejsze i pewne tego, co się dzieje w Waszym życiu, niż być może jeszcze pół roku temu. Więc tutaj mówię, wyjazdy, przeprowadzki, zmiany, plany, które teraz realizujecie i to słońce Wam przyświeca, więc tutaj będzie energia, będą możliwości, będą dobrzy ludzie dookoła Was, którzy będą Was jeszcze, że tak powiem, no jakby tu na tej łodzi był żagiel, to by dmuchali w ten żagiel, żebyście jak najszybciej, że tak powiem, dotarli do tego właściwego brzegu, ale myślę, że wody są spokojne, więc Wy już też macie uspokojone myśli, mniej stresu w Waszym życiu, pomalutku się wyciszacie, uzdrawiacie jakąś emocję, która przez jakiś czas Wam towarzyszyła. Nie wiem, czy to jest praca, czy to jest rodzina, czy to jakieś osobiste dylematy, ale tutaj widzę, że lew robi jakiś progres i bardzo dobrze. O czym myślicie? No mamy królową denarów, więc tutaj na pewno znaleźć stałą pracę, ewentualnie jeżeli macie pracę, zarabiać więcej. Przede wszystkim oczekujecie od siebie szacunku. I sami jesteście osobami, które ten szacunek okazują, tak? Więc jeżeli w pracy były jakieś zgrzyty, czuliście się niedowartościowani, na pewno nie będziecie się krępować, zapytać szefową bądź wspólniczkę o to, o podwyżkę, czy no nie wiem, jakąś zmianę formy zarobkowania, żebyście jakoś mogły więcej zarabiać. Jeżeli szukacie pracy, rozejrzyjcie się za kobietą, ciemnowłosą, bardzo miła, spokojna, pracowita, dobra kobieta, która może Wam złożyć korzystną ofertę. Kobieta jest pod znaku byka, panny bądź koziorożca. Może być kilka lat starsza od Was. I warto rozpatrzyć tą propozycję. To może być propozycja współpracy, to znaczy, że we dwie będziecie jakiś biznes prowadzić, bądź we dwoje, bo panowie też mnie słuchają. I albo, moi drodzy, będzie to Wasza przyszła pracodawczyni, tak? Tutaj też myślicie o swoich obowiązkach, tak? Nie tylko zawodowych, ale jak sobie poradzicie z dziećmi, zwłaszcza te lwy, które są po rozwodzie, mają dzieci pod opieką. Jak się utrzymasz, lwie, tak? Jak z tą pracą, jak pogodzić szkołę,
dzieci, czy tam przedszkole z Twoimi obowiązkami zawodowymi, no bo jakby tutaj czujesz się odpowiedzialna w tej cesarzowej, kochany lwie, ale też na pozycji głowy masz tą królową denarów, czyli to też jest taka mała cesarzowa, która no bardzo konkretnie, poważnie musi zadbać tutaj o tego denara, czyli cały swój skarb, cały świat, czyli rodzinę, którą kocha, którą szanuje, no i oczywiście wszystkie obowiązki, żeby to wszystko razem pogodzić. Może mama bądź teściowa pomóc, więc tutaj, jeżeli macie taką możliwość, porozmawiajcie na ten temat, czy właśnie ta królowa denarów nie wsparłaby Was finansowo, ewentualnie tutaj niektóre Wy mogą myśleć o jakiejś pożyczce, dotacji. Jest taka możliwość, wydaje mi się, że te pieniądze do Was dotrą, tylko musicie pośpieszyć się ze złożeniem jakiegoś podania bądź wniosku. W połowie miesiąca, no mamy tą kartę, o której już opowiadałam, czyli uzdrowienie jakiegoś momentu w Waszym życiu, pogodzenie się z jakąś sytuacją, komuś odpuścicie, ale tutaj może też wrócić ktoś, z kim byłyście do niedawna w trójkącie. Być może jesteście po rozwodzie, bądź ta osoba jest po rozwodzie, macie teraz możliwość, że tak powiem, no już bez stresu spotykać się i tutaj ten mężczyzna się pojawia, bądź kobieta, spod znaku barana, lwa bądź strzelca, więc ewentualnie jakiś byk jeszcze w tle tutaj jedzie do Was. Natomiast wydaje mi się, że ten mężczyzna jest Wam w stanie zaoferować jakieś poczucie takiego bezpieczeństwa materialnego, taki spokój, otoczenie opieką, natomiast no, ten król lub ław może Wam dostarczyć różnych wrażeń i potrzeb, które no, są bardziej energetyzujące i jakby mocno wpływają na kreatywność i pożądanie w związku, tak? Dobrze, Wasze nastawienie 10 denarów, czyli teraz dom, rodzina jest najważniejsze, mieć pracę, utrzymać dom, rodzinę, zwiedzać, jeździć, podróżować, może wyremontować dom, może kupić mieszkanie u niektórych, sprawy rodzinne, nie tylko materialne, ale też sprawy rodzinne związane z tą rodziną najbliższą, która jest z Wami spokrewniona, tak? Czyli ważne dzieci, ważni rodzice, ważne rodzeństwo, może coś tam trzeba prawnie uregulować, może coś podzielić, może coś rozliczyć, a może zakupić. Więc tutaj tak to wygląda. Teraz niektórzy z Was myślą o tym, żeby być może chałupniczo rozpocząć jakąś pracę, otworzyć firmę, coś wytwarzać, produkować, a może opiekować się dziećmi, no nie wiem, pracować zdalnie, tak? No coś tutaj lew kombinuje, ale widzę, że ta praca i te pieniądze są ważne w tym miesiącu i macie bardzo dobre karty, więc od połowy miesiąca, no robię dopiero lwa, więc no, tam piąty znak, ale wydaje mi się, że to jakiś progres od połowy właśnie października, że coś zaczyna się zmieniać na lepsze, że tutaj no, widzimy to światełko w tunelu, tak, że jednak nie jest tak źle, że po burzy wychodzi słońce, to co ja zawsze Wam powtarzam i że no, trzeba wierzyć w siebie i się nie dać, nie dać się życiu, bo różne tam sytuacje będą nas nieraz wyprowadzały z równowagi, trochę ograniczały, trochę martwiły, ale trzeba się po prostu nie dać, tak? Trzeba po prostu rozegrać tą partię szachów bądź tego pokera, no tak, żebyście wytriumfowali, a nie przeciwnik zwany życiem, więc no czasami coś się odwleka, cierpliwie na to trzeba poczekać, gdzieś tam musi się zakotłować we wszechświecie, prawda? Nieraz nie zdajemy sobie sprawy, ile innych ludzkich decyzji wpływa na to, co się dzieje w naszym domu, tak? Na przykład chcemy kupić mieszkanie, no i szukamy tego wymarzonego, no ale to wymarzone jest na razie gdzieś tam zajęte i dopiero ci lokatorzy muszą podjąć decyzję, że chcą się pozbyć tego mieszkania, tak? I tak dalej, i tak dalej. I dopiero to właśnie jakoś tutaj może się zamanifestować w naszym życiu. Dobrze. Obawy, nadzieje, a nie, jeszcze otoczenie. Karta umiarkowania, czyli otoczenie Was wspiera, w niczym nie naciska. Myślę, że macie jakieś takie swoje osoby, na które możecie liczyć, które w odpowiednim momencie potrafią podnieść na duchu, pocieszyć, pokrzepić, a czasami dać przysłowiowego kopa w dupsko, żeby po prostu ruszyć się, ocknąć z jakiegoś letargu i ogarnąć, jak to się mówi potocznie.
Więc umiarkowanie tutaj jest takimi przyjaciółmi, którzy wspierają, którzy rozumieją Was, z którymi możecie porozmawiać, którzy się nie wtrącają za bardzo, nie chcą namieszać w Waszym życiu. No i tutaj też jakieś dobre propozycje z zewnątrz mogą iść, tak? Czyli to umiarkowanie, czyli ktoś próbuje się z nami dogadać, nie próbuje na siłę przekonać nas do czegoś, bądź coś nam wcisnąć, mówić, narzucić swoją wolę, tylko jednak jest ta elastyczność, tak? Że możemy się tutaj jakoś pouzupełniać, pójść na jakieś kompromisy i jakiś ten złoty środek znaleźć. No fajne macie to czytanie, Lwy, no takie spokojne i jakieś tu odrodzenie czuję, że Wy znowuż odzyskujecie tą energię, że znowuż stoi ten lew potężny, taka wizja od razu z Króla Lwa, jak on tak stoi na tej skale, już taki dorosły ten lew, nie mały symbol i ta potęga, ta pierś wypięta do przodu i po prostu widać tą siłę, widać ten szacunek, tak, ten majestat tego, no, w bajce zwierzęcia, tak, ale tutaj chodzi właśnie o tą odwagę, o tą pewność siebie, o tą siłę, o tą taką ogromną energię, która pobudza Was do działania. No, lew jest odważny, niczego się nie boi. Wiadomo, no, pewne wydarzenia z przeszłości mogą jakoś później wpływać na jego egzystencję, ale naturę ma taką, że idzie do przodu, tak? Potrafi ryknąć i pokazać pazur. I myślę, że taka trochę siła, taka agresja, taka wola ogromna do tego, żeby jednak zawalczyć tutaj o jakąś swoją sprawę, no, wróci do Was. Więc tu, jeżeli były jakieś smutki, jakieś rozterki, to tutaj lew, no, odzyskuje swoją władzę. Kontrolę i panowanie też nad swoim życiem, prawda? Obawy, nadzieje, dziewiątka kielichów. No Wy się zastanawiacie, czy jeszcze jesteście w stanie być szczęśliwi. Czego Wam tak naprawdę brakuje? Przede wszystkim na pewno jesteście zadowoleni ze swoich decyzji. Jesteście zadowoleni i dumni z siebie, że jednak odważyliście się na pewien krok, na jakiś progres, na jakiś przełom w swoim życiu. Dziewiątka kielichów. Szczęście, spełnienie marzeń, duma z siebie. Myślę, że możecie sobie podać rękę, pogratulować i powiedzieć tak. Robię wszystko, co mogę, żeby właśnie w takim stanie być. Spełnienia, samorealizacji, zadowolenia, szczęścia. Tutaj też niektórzy z Was biorą, analizują, no jakby podważają być może lojalność swoich przyjaciół bądź znajomych. Wydaje mi się, że tutaj lew podejrzewa, że nie każdy w jego otoczeniu jest tak miły i życzliwy, na jakiego wygląda. I tutaj, no, zwróciłabym na znaki wodne, tak? Rak, skorpion bądź ryba. Ktoś tutaj, no niestety, leje wodę albo, no, gdzieś tam nie do końca z lwem jest szczery, więc tutaj też uważajcie na to, komu się zwierzacie, tak? Bo Wy już tutaj zaczynacie się zastanawiać, czy, no, ci wszyscy przyjaciele, znajomi, to są naprawdę tacy oddani od serca, czy jednak jest tam gdzieś ktoś, kto być może jakieś swoje za uszami względem Was ma. No i proszę bardzo, koniec miesiąca. Tak jak powiedziałam, to jest ten mężczyzna, który może się pojawić, który może wrócić. Oczywiście w stałych relacjach to jest pogodzenie się, wybaczenie, więc jeżeli by były problemy z nałogiem, jeżeli były problemy ze zdrowiem, tu jest powrót do kondycji, do sprawności, że tak powiem, powrót do tematu, jeżeli chodzi o dzieci. Zobaczcie, jaki ten mężczyzna jest pewny siebie, jak on jest świadomy swojej atrakcyjności, prawda? Nie wiem, dlaczego z twarzy trochę jak Sandra Bullock z wąsami, ale no może mi się tak tylko wydaje. Te oczy, takie nos. O mój Boże. No ale jest, Król Buław jest odważny, wie czego chce, idzie po swoje i ma ogromne doświadczenie, nie boi się eksperymentować, nie boi się wyzwań. Jest to ktoś, kto działa, tak? Ktoś, kto jest dynamiczny i po prostu odważny, tak?
Więc ta energia do Was wraca, więc to jest mężczyzna też sukcesu, prawda? Więc tutaj jakiś sukces, coś załatwicie. Ktoś może zdobędzie Wasze serce, może się z kimś pogodzicie. Tutaj w związku podreperowanie też sfery intymności. Może być też tak, że niektóre lwy się rozwiodły, ale będą wracać do swojego męża bądź żony po jakimś tam okresie czasu. Może być tak, że wracacie do jakiegoś romansu, może poznacie kogoś nowego. Przepraszam, bo ta trójka tutaj jest, więc może już ktoś był, tylko czekaliście, aż będziecie wolni, że tak powiem, i papier będzie z sądu, że już jesteście po rozwodzie. No, jest ten mężczyzna, siedzi gdzieś tam Wam w głowie, albo dopiero się pojawi, natomiast jest to też fajna energia, że odzyskujecie kontrolę nad swoimi sprawami w życiu. Jest to też karta, która mówi, że macie firmę, bądź stanowisko, o które nie musicie się martwić. Jesteście świetni w tym, co robicie, specjaliści, uzdolnieni, dający przykład innym, będącymi autorytetami dla osób, które być może gdzieś tam w tej dziedzinie robią pierwsze kroki i tutaj no po prostu ktoś, kto wie, czego chce od życia i bierze z niego, czerpie z niego pełnymi garściami, tak? I taką energię macie na koniec października i bardzo się cieszę, lwy. Ale róbcie to pomału, swoim tempem, bez nacisku, bez ponaglania. Tutaj też może przyjść pod koniec października jakaś decyzja z sądu odnośnie alimentów, odnośnie jakichś pieniędzy, które Wam się należy. Jeżeli oczywiście rozwodziliście się i macie dzieci z poprzednim mężem bądź żoną. Moi kochani, jeżeli chodzi o zdrowie, to tak, przede wszystkim stan emocjonalny. No tutaj musicie na to zwrócić uwagę. Nałogi, tak, czyli rzucamy palenie, ograniczamy alkohol i tak dalej. Zwłaszcza te lwy, które mają tendencję do puchnięcia, że tak powiem, czyli zatrzymywania wody w organizmie, tak? Twarz okrągła, nogi nabrzmiałe, więc tutaj zwróćcie na to uwagę, być może trzeba coś skonsultować z lekarzem. Natomiast te lwy, które ostatnio faktycznie przechodziły jakiś trudny moment w swoim życiu, jakieś sprawy trudne, urzędowe, sądowe, dużo zmartwień, dużo stresu, dużo trudnych rozmów, być może warto porozmawiać z psychologiem, tutaj zasięgnąć pomocy specjalisty, żeby po prostu dać sobie z tym radę, tak? Nie kozaczyć, nie hojraczyć, że o, ja to udźwignę, tylko po prostu wygadać się, powiedzieć, zrzucić to z siebie, podzielić się z kimś, kto ma doświadczenie i być może udzieli Wam wartościowych wskazówek, a to nie jest żadna ujma, to nie jest żaden wstyd iść po prostu do psychologa i dać sobie po prostu pomóc. No dobrze, moi drodzy, to tyle. Macie fajne czytanie. Tu wychodzicie w taki spokój. W taki spokój, taki pewność siebie i to tak jakbyście gdzieś z jakiejś długiej podróży wrócili, usiedli i powiedzieli, wreszcie jestem w domu, wreszcie jestem u siebie, wreszcie niczym nie muszę się martwić, wreszcie jestem wśród osób, które mnie kochają, gdzie czuję się bezpiecznie, słyszę ojczysty język. No bo to różni ludzie, że tak powiem, doświadczają, tak? No mogą być gdzieś na imigracji, gdzieś w innym kraju i czuć się cały czas nieswoją, mimo że znają ten język obcy, że umieją się tam obyć, mieszkać, żyć, tak? Ale jednak no u siebie to u siebie, więc wydaje mi się, że coś takiego tutaj jest, jakaś ogromna ulga i odpuszczenie czegoś, zamknięcie jakiegoś rozdziału. Teraz skupiacie się na sobie, na rodzinie, na dbaniu o swoje interesy. Niektóre lwy wybiorą się też do chirurga bądź do fryzjera w październiku. Coś zrobicie z włosami, ewentualnie jakieś tam delikatne nastrzykiwanie, poprawianie sobie urody, może rzęski, może nie wiem, jakieś. Nie wiem, nie chodzę, no ale teraz medycyna ma taki szeroki wachlarz ofert, że panie oczywiście, które mogą sobie na to pozwolić, to sobie korzystają i na pewno pięknie to wpływa na ich urodę. Więc tutaj też możliwe jakieś zabiegi chirurgiczne, bądź nawet operacje, tak? Ale szybko wrócicie do zdrowia, no i jeżeli faktycznie jakaś medycyna estetyczna, jakieś poprawianie tutaj swojej urody, to no, na koniec października będziecie świetnie się czuły, bo efekt będzie zadowalający, no i doda Wam to ogromnej pewności siebie. Czasami takie operacje są potrzebne, jeżeli na przykład no, ktoś ma bardzo jakiś tam krzywy, duży nos, garbaty albo odstające uszy, prawda? No więc takie estetyczne
zabiegi bardzo się przydają, żeby po prostu komuś dodać pewności siebie, prawda? Zwłaszcza jeżeli od małego słyszeli, że ciągle jakieś szyderstwa, jakieś przezwiska, prawda? Dobrze, moi drodzy. Każda moja myśl tworzy przyszłość. No to październik będzie bardzo taki dla lwa silny pod względem intencji. Czego sobie życzysz, kochany lwie, to ci się spełni. Więc uważaj, o czym myślisz. Myśl pozytywnie. Uwierz w siebie. Wszechświat wspiera każdą moją myśl. Myślę i wierzę. Mam nieograniczone możliwości. Wybieram równowagę, harmonię i pokój. I zobaczcie, wy to wybieracie tutaj, tak? I to otoczenie też będzie... Będziecie otaczać się ludźmi, którzy nie będą wam podnosić ciśnienia, mówiąc przenośni, tylko będą właśnie sprawiać, że czujecie się dobrze, że czujecie się bezpiecznie, że czujecie się wśród tych właściwych osób, które z wami rezonują, które was rozumieją, do których możecie zadzwonić o każdej porze dnia i nocy, nie zrobią wam z tego powodu afery, którzy dochowają tajemnicy, jeżeli chcecie jakiś sekret powierzyć, tak? Te właściwe osoby, więc docencie to, że takie osoby macie, które tutaj naprawdę chcą dla was dobrze. Mam nieograniczone możliwości, wybieram równowagę, harmonię i pokój. Moje życie jest odzwierciedleniem moich wyborów. Widzicie, kochani? Więc teraz no czas, że tak powiem, zastanowić się, o czym myślę i czego chcę. Bo teraz jest szansa, żeby się to zamanifestowało. No dobrze, moi drodzy, to tyle. Pamiętajcie, czytanie jest ogólne. Nie dla wszystkich. Sprawdźcie sobie dodatkowo film z waszym znakiem ascendentalnym. Ja wam życzę wszystkiego, co najlepsze w miesiącu październiku. Zamykacie jakieś stare sprawy, coś do czego trzeba będzie wrócić, ale tutaj odzyskujecie nad czymś kontrolę. Idzie do was dobrobyt, idzie do was spokój. No i nowy związek, nowa miłość, bądź jakby przeobrażenie obecnego związku, gdzie były jakieś, no... problemy zdrowotne, może psychiczne, może z nałogami, nie wiem, ale tutaj no dacie radę stawić temu czoła we dwoje i może być bardzo dobrze, więc tutaj no moje kochane lwy, zadbajcie o siebie, zadbajcie o swoje potrzeby, idźcie do przodu, macie piękne karty, praca będzie, pieniądze będą, tutaj mieszkanie, dom, rodzina, wszystko super. Tylko nie róbcie kroków wstecz. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, do usłyszenia.